Rejs na Islandię jest częścią programu żeglarskiego Nurtem Schengen. W tym programie planujemy opłynąć wszystkie kraje morskie, które podpisały traktat Schengen, a krajem najdalej na północ położonym jest Islandia i w związku z tym był to rejs najtrudniejszy, który wykonaliśmy w ubiegłym roku. Jacht 8-metrowy, 2,5 tony wyporności, 36 metrów kwadratowych żagla. Przygotowaliśmy się do tej wyprawy bardzo solidnie, mieliśmy wcześniejsze informacje, także szliśmy po przetartych szlakach. Nie było wielkich zaskoczeń, aczkolwiek mgła, wilgoć, zimno to były cechy charakterystyczne dla tego rejsu. Zdania są podzielone. 8-metrowy to jest jak na morski malutki jacht, ale teraz tendencja jest wyraźna do pływania na coraz mniejszych jachtach. Przede wszystkim mniejsze jachty są tańsze, taniej je utrzymać, tańsza eksploatacja, a współczesna technika pozwala na zabezpieczenie ich wymogów nautycznych. To są po prostu małe jachty, ale bezpieczne jachty. Tak się dzisiaj buduje. Nie, to wchodzi w krew. Staje się to tak, jak ptaki odlatują jesienią, przylatują wiosną. Przychodzi sezon, trzeba płynąć. To wchodzi w krew, to jest pasja, to jest przyzwyczajenie. To jest recepta na życie. Tym bardziej, że żeglarstwo jest sportem, który nie wymaga szczególnie młodego wieku. Można i w podeszłym wieku pływać równie dobrze jak w młodym. Byle duch odpowiada, byle wola była. Uważamy to za normalne. Po każdym powrocie z rejsu jakieś 3-4 tygodnie potrzeba nam tyle czasu, żeby powrócić do normalności, w cudzysłowie do normalności. Porejsowy czas to jest czas wielkiej refleksji. To się łączy z tym, że trzeba napisać sprawozdania z rejsów do różnych wydawnictw, do czasopism żeglarskich, na fora internetowe, z którymi współpracujemy, które tam nas wspierają w różny sposób. Po prostu są porejsowe obowiązki. No a przede wszystkim jacht trzeba zabezpieczyć, przygotować do remontu posezonowego, zabezpieczyć na zimę. No, to jest ciągła praca. Myślę, że najbardziej atrakcyjną, najbardziej pouczającą była wyprawa, którą nazwaliśmy przez 6 rzek i 7 mórz. To była wyprawa ze Strasburga, to znaczy z Warszawy do Strasburga na kołach, a ze Strasburga wodami śródlądowymi na Morze Śródziemne i następnie na Morze Czarne. I z Morza Czarnego do Chersonia na Ukrainie, na ujście Dniepru do limanu dnieprowego. Rzucę tylko jeden przykład. W piątek 13 sierpnia płynęliśmy z uroczej wyspy Kiry na, to był obszar Grecji, na wyspę Estratos. Nie, trudna była żegluga, trudna droga, długa droga, ale kapitan zdecydował i dopłynęliśmy. No ja myślę, że na temat kobieta na jachcie najlepsze opracowanie napisał ukraiński żeglarz Walerii Pietuszczak w książce swojej Przez trzy oceany. On świat opłynął wraz z żoną i najciekawsze jego informacje nie dotyczą nautycznych zagadnień, jakie morza, jakie sztormy, jakie wiatry, ale stosunku kobiety i mężczyzny
w bezkresie morza do siebie i do przyrody. I to jest kapitalne studium, które gorąco polecam wszystkim, którzy się wraz z żoną wybierają małym jachtem na wielkie wyprawy. Żyć można, a żeglować trzeba. Trzeba, to taka żeglarska bardzo reguła starożytnych, ale ja myślę, że żeglarstwo uczy pewnej zasady. Uczy szacunku dla otoczenia, uczy pokory, uczy współpracy, uczy potrzeby niesienia pomocy najbliższemu otoczeniu, jeśli ktoś się znajdzie w takiej sytuacji. Ponieważ sam bym oczekiwał, wiem, że sam muszę pomagać.